strażacy, jak również druhowie, czyli ochotnicze straże pożarne, obchodzą Dzień Strażaka, które odbyło się 4 maja, ale dziś będzie nie tylko takie spotkanie z rodzinami, nadanie odznaczeń i awansów, ale też taka ogólna, rekreacyjne spotkanie, zabawa, powiedziałabym. Ja bardzo cenię pracę strażaków, zresztą to jest jedyny zawód w Polsce, który cieszy się najwyższym uznaniem. Ponad 90% Polaków darzy zaufaniem strażaków. I to jest fenomenalne, zresztą strażacy na to bardzo zasługują, bo na nich można liczyć w każdej sytuacji, która jest sytuacją niebezpieczną, która jest zagrożeniem, czy to pożary, czy inne wypadki, gdzie liczyć można na straż pożarną. Ale również dzisiaj warto podkreślić pracę druhów w ochotniczych strażach pożarnych, bo to jest praca społeczna, to jest praca, która jest pasją, powiedziałabym, bo zrzesza ludzi, którzy właśnie poświęcają swój wolny czas, swój trud, szkolą się, przygotowują i dbają o to, aby w ich miejscowościach było bezpiecznie. Chcę powiedzieć, że pracuję w zespole strażaków, jest taki zespół parlamentarny w Sejmie, którego celem jest dbanie o to, aby w tym dla strażaków można było zrobić więcej niż to, co się robi na co dzień, jeżeli chodzi o struktury organizacyjne, a więc podejmujemy sprawy szkolenia strażaków, sprawy, problemy zawodowe, które mają strażacy, a zwłaszcza druhowie. Jak również wyposażenie w sprzęt. Każdy sposób z swojego regionu stara się dbać o to, aby w tym regionie było jak najlepiej. Chcę powiedzieć, że w naszym regionie mamy kilka ochotniczych straży pożarnych, które pracują w krajowym systemie ratownictwa, więc mają szczególną rolę do spełnienia w takich trudnych sytuacjach, powodzie czy inne kataklizmy, które niestety, ale się zdarzają. Także dzisiaj gratuluję wszystkim strażakom, dziękuję za pracę, bo są fantastyczni, zawsze można na nich liczyć i jak powiedziałam, są to ludzie, których darzymy wielkim zaufaniem. W dniu dzisiejszym na stadionie przy ulicy Lubańskiej odbywają się obchody powiatowe z okazji Dnia Strażaka. Czyli strażacy obchodzą swoje święto. Impreza nasza organizowana jest w ramach majówki przy współpracy z Jeleniogórskim Centrum Kultury. W całość zaangażowane są również środki unijne, czyli Euroregion Nysa i tak dalej. No cóż, strażacy dzisiaj przyjmują wyróżnienia w postaci odznaczeń wyższych stopni służbowych. Wiele osób również otrzymało awanse w stanowiskach. O tym dzisiaj już nie będzie mowy, ale i takie wyróżnienia również strażacy otrzymują. Na koniec zawody w sporcie pożarniczym dla ochotniczych straży pożarnych rozgrywane w ramach Polsko-Czeskiej Ligi Strażackiej. Jest to finał tej ligi, także oprócz konkurencji, nazwijmy to umownie, mistrzostw powiatu, również konkurencja międzynarodowa, czyli finał ligi. No i piknik po prostu połączony z pokazem sprzętu. Druhowie ochotnicy z OSP Karpacz przyjechali samochodem, żeby była jasność, w pełni sprawnym GBA, czyli gaśniczym średnim samochodem ze zbiornikiem wody, z autopompą, ale zabudowany na staże 25, czyli samochodzie, o którym większość współczesnych, nazwijmy to umownie, młodych obywateli tego kraju mogła jedynie słyszeć, a nie widzieć. A tu nie tylko, że można zobaczyć, można dotknąć, można usiąść, na pewno druhowie z Karpacza będą się cieszyli. Po przeciwnym biegunie naszej wystawy, na przykład ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, właściwie gaśniczy od nas z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1, zabudowany na podwoziu skani czteroosiowej, także można zobaczyć, jaka to jest przepaść, nazwijmy epokowa, na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat między wyposażeniem sprzętowym straży pożarnej. Więc mechanizm jest bardzo prosty, na co liczyć. Liczyć zawsze na najnowsze technologie, bo prawda jest taka, że w technologiach pożarniczych, czyli w naszym sprzęcie ratowniczo-gaśniczym, zmiany następują praktycznie tak szybko jak w świecie komputerów. Czyli praktycznie nie ma dnia, nie ma tygodnia, żeby nowe produkty nie były wprowadzane na rynek.
z tym, że te najnowsze technologie, powiedzmy sobie otwarcie, są bardzo drogie. No niemniej jednak przekłada się to zawsze na skuteczność działań, mniejsze zużycie środka gaśniczego na przykład, czyli te nowe technologie w ramach gaszenia pożaru, tego, z czego Straż Pożarna najbardziej jest znana właściwie społeczeństwu, czyli właśnie lanie wody, nazwijmy to umownie, i z lekkim uśmiechem. Jak ja zaczynałem służbę pożarniczą, to tak zwyczajny prąd wody, ten tradycyjny prąd wody gaśniczej, to było 200 litrów na minutę. W tej ilości pompowaliśmy wodę do budynków mieszkalnych. Tak należałoby to nazwać. No, takie były wtedy technologie. W chwili obecnej przy wykorzystaniu pomp wysokiego ciśnienia schodzimy do kilkunastu litrów na minutę. I to jest ten pozytywny efekt nowych technologii. Te technologie się cały czas zmieniają, również jeżeli chodzi o nasze inne działania z zakresu ratownictwa technicznego, ratownictwa drogowego, chemicznego i tak dalej. To no, sprzęt specjalistyczny jest drogi, powiedzmy sobie otwarcie, i stąd potrzeby dużych pieniędzy na przykład. Ale pieniądze to też nie wszystko, bo z drugiej strony można jeszcze inaczej powiedzieć. Czy żeby się napić szklankę wody, trzeba kopać studnie? Nie zawsze. Także my nie chcemy wszystkiego. Niemniej jednak to, co używamy, chcielibyśmy mieć w miarę najnowszych technologii.